udało w LBL, takiego co mi dobrze zrobić. Także nauczę Was teraz takich paru trików, których sam używam jak układam, a moje układanie mieści się w granicach tak minuta, coś takiego. Rekord to 44 sekundy, jak na razie nieudokumentowany, bo nie nagrywałem, ale no, może kiedyś. I tak, pokażę Wam algorytm, który bez owijania w bawełnę. Sam nie wiem, co on w sumie zamienia, bo on robi różne po prostu wzorki tutaj na żółtej ścianie. Teraz mamy takie dwie kropki. Mi to tak przypomina przecinek, to się chyba nawet przecinek nazywa. I tak, robimy... Pokażę najpierw algorytm i go musicie zapamiętać, a reszta to już zaraz dopowiem. Algorytm wygląda tak. Prawa ściana, przepraszam, przednia ściana w prawo, prawa ściana w górę, górna ściana w lewo, prawa ściana w dół, górna ściana w prawo i przednia ściana w lewo. Lewo, dobrze? Lewo. Nie, przepraszam, w prawo. Kurczę, mi się kierunki pierwszą. Chwila. Dobrze, tak ja mówię. I jak widzimy, tutaj nam się zmienił wzorek. Interesuje nas tak. To, co jest tutaj i to, co się zdarzyło tutaj. Akurat teraz zdarzyła się sytuacja komfortowa, bo to jest sytuacja, którą jak zrobimy ten sam algorytm, który Wam teraz pokazałem, tym, bo to jest takie P odwrócone jakby z jednym środkiem tu i trzema tu. Jakbyśmy zrobili ten sam algorytm, ale odwrotnie, czyli przednia ściana w prawo, górna lewa w górę, górna w prawo, lewa w dół, górna w lewo i dol i przednia w lewo. To wtedy utworzy nam się kolejna sytuacja, bo to odłożenia kostki jest 6 sytuacji, od pełnej ścianki jest 6 sytuacji, które właśnie są, do nich dążymy, żeby je stworzyć. I zaraz Wam pokażę, najpierw ułożę ściankę, to był ten sam algorytm, tylko wykonany szybciej i użyte finger shortcuty. I tak. Najpierw jest sytuacja taka, jak teraz, jak przed chwilą mówiłem. P teraz jest prawidłowo zorientowany, bo wtedy było w odbiciu lustrzanym, ale algorytm pokazałem, więc nie powinno być problemu. Jest tutaj to P, jest tutaj żółty klocek i tu 3. I tak, robimy ten algorytm, zrobię go trochę wolniej, żebyście wiedzieli, o który chodzi. I to jest kolejna sytuacja, do której dążymy, że jakbyście robili, bo zaraz Wam jeszcze wytłumaczę, jak to się robi, żeby dążyć do tego, o co chodzi z tym dążeniem. Ale musicie dążyć do sytuacji, taka, że jest. Tutaj na środku jest wężyk, ja na to mówię wężyk, taka jak w Tetrisie, taki długas. I po dwóch stronach są tu dwa klocki i tu dwa z przodu. Kolejna sytuacja, do której dążycie, to jest krzyżyk. Żółty krzyż, który ma dwa tu i dwa tu. Bo możemy mieć też dwa tutaj po bokach, więc trzeba dobrze też wiedzieć, z której strony. I tak. Ten taki bardziej przypominający przecinek, coś takiego, ale patrzymy z tej strony. To jest bardzo skubana i taka trochę wręcz głupia permutacja i tak dalej. Bo ona ma mnóstwo rodzajów. Te klocki tutaj, ja nie pamiętam szczerze, one tutaj dwa, tu jeden i tu dwa. One potrafią, jest chyba 10 różnych takich sytuacji. I nie zawsze z każdej możemy wyjść tak samo, ale są dwie. Taka, która ma właśnie taka jak teraz, możecie sobie przejrzeć. Ja to tak robię na czuja, więc mnie to tam mało obchodzi, ale wy sobie możecie zapamiętać, że tu dwa, tutaj dwa oddzielnie, tu jeden w krawędzi i tu jeden w środku. I tak, teraz sytuacja złota, jak ja to mówię. Czyli literka T. Literka T jest zbawieniem, bo literki T występują tylko dwie. Ta, która ma dwa klocki tutaj, gdzie trzymam palce, i dwa tutaj, gdzie trzymam palce. Czyli tu ma i tak.
i z tego zrobienia już tego i już mamy pełną ścianę. Ale może i właśnie dążymy do stworzenia literki T takiej, ale może nam się stworzyć również inna literka. Znaczy też literka T, ale zauważcie, że ma dwa tu i dwa tu. I co w tej sytuacji zrobić? Tutaj się pojawia nowy algorytm, nie musicie go znać, ale że ta sytuacja się czasami zdarza, zwłaszcza jak się dąży, to też zaraz będę o tym mówił, więc po prostu podam algorytm na nią. Prawa ściana w górę, górna ściana w lewo, prawa ściana w dół, górna ściana w prawo, prawa ściana w dół, przednia ściana w lewo, lewo i prawa ściana w górę i przednia ściana w prawo. I tak. O tym właśnie, i to jest właśnie ułożenie tego, tej sytuacji. Jak to mówiłem, to jest algorytm właśnie na ten, na tą literkę T, ale co zrobić, gdy mamy jakąkolwiek, bo tych permutacji na górze, tych wzorków, które są tutaj, jest bodajże 67 czy ileś, tego jest mnóstwo. Od kropki, przez kreski, przez przecinki, przez literkę W, tutaj taką, przez literkę F nawet jest. Literka F też jest taką sytuacją dogodną, bo tutaj Wam nie znajdę jakiejś złotej metody. Mogę wam, z Wami się podzielić moją. Gdy macie jakąśkolwiek sytuację, to robicie ten algorytm, który już Wam pokazałem, czyli przednia w prawo, prawa w górę, górna w lewo, prawa w dół, górna w prawo i przednia w prawo. I robicie tą sytuację, robicie ten algorytm, wykonujecie go. O, przepraszam, skopałem. Robicie ten algorytm i przekręcacie co chwila kostkę i robicie. Dalej, przekręcacie, robicie. Przekręcacie, robicie. I dochodzicie. Na początku to będzie sprawiało problem, wiem, dlatego spróbuję, dlatego podam Wam takie z takiej strony o speedcubingu sytuacje. Będziecie musieli sobie się nauczyć notacji, ale to też podam w następnym filmiku te sytuacje, ale powiem Wam, że to wcale nie jest takie trudne, bo wystarczy zapamiętać kilka momentów i dalej to już w sumie jest z górki, bo wiesz, na przykład teraz mamy właśnie permutację F. Wzięła się z tego, że ten jest niepotrzebny. I zobaczcie, że jak zrobię, to tym tutaj trzymając palec, ten wskazujący, i zrobię ten algorytm, którym prawidłowo się zamienia TTT, to przechodzi mi literka T, która jest tutaj. I wystarczy, że wykonam go dwa razy i już mam kostkę ułożoną. Ale spróbuję pokazać coś jeszcze, na przykład jak wyjść z sytuacji, o, tutaj mamy H. No to robimy w tą stronę. Widzimy, że tutaj się zrobiło prawie cała, tylko te dwa są. W tej sytuacji robimy tak, że przekręcamy kostkę, żeby te dwa były na lewo i robimy. I mamy możliwość, że znowu nam wróci F. Ale tak. Jeszcze jakaś inna sytuacja. Tutaj na przykład. Szukamy literki W, która by była tutaj. Taka trochę nierówna, bo musielibyśmy mieć tak kostkę. No ale cóż. Tu, 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 tu i tu. To, że tutaj jest klocek, nam nie, na razie nie przeszkadza. Wykonujemy, mając to W tak do siebie, tak jak ja teraz to trzymam, i robimy. I będzie nam wychodziło tak. Wyszło nam prawie T, ale brakuje jednego klocka. To wykonujemy, cały czas przekręcając kostkę w lewo, robiąc tak zwany, to jest według X, Y, Z, przepraszam, ja muszę pomyśleć. To będzie Y, cały czas robiąc Y po jednym algorytmie. Tutaj mamy też, brakuje tych dwóch. I jak jest ten do siebie, ten w prawo raczej, to znowu robimy. Tutaj jest kwadracik i tu są dwa i tu jest jeden. I robimy tu. I zauważcie, że teraz to P
I zauważcie, że to jest sytuacja, o której Wam mówiłem, czyli ta, z której znamy wyjście, czyli